Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnej debacie Forum Dialog Plus imienia Andrzeja Godlewskiego. Widzimy się w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. 31 sierpnia 1980 roku komunistyczne władze zawarły w Gdańsku porozumienie z protestującymi. Na ich mocy powstała Solidarność, która zmieniła polską i europejską historię. 40 lat po tych wydarzeniach widzimy u naszych białoruskich sąsiadów po raz pierwszy w ich historii masowe protesty. Białorusini nie zgadzają się na przedłużenie władzy Aleksandra Łukaszenki bez demokratycznego mandatu. Przywódcy Unii Europejskiej na nadzwyczajnym wideoszczycie oświadczyli, że wybory na Białorusi, wybory prezydenckie zostały sfałszowane. To temat dzisiejszej debaty Forum Dialog Plus imienia Andrzeja Godlewskiego. Przyszłość Białorusi i Europy, jak Polska i Unia Europejska, mogą pomóc demokratycznej opozycji na Białorusi. Możemy po raz kolejny debatować dzięki naszym wspaniałym partnerom i organizatorom, przede wszystkim Ars Republice na czele z Małgorzatą Neigebauer. Wielkie brawa. Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, oczywiście, bardzo Wam dziękujemy, i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Dziękujemy bardzo za Wasze wsparcie, także w tej wielkiej debacie o Białorusi. Wielkiej, bo za chwileczkę zobaczą Państwo analizy siedmiorga polityków, dyplomatów i ekspertów. Przeanalizowaliśmy chyba wszystkie możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Dziękuję także za Państwa pytania, które zadawaliście przy rejestracji. Wszystkie je zadałem na końcu debaty. Lista z podziękowaniami i z Państwa nazwiskami. Bardzo dziękuję za Państwa aktywny udział. Dziś będziemy przede wszystkim w dwóch miastach, w Mińsku i w Warszawie, i zaczniemy oczywiście od Mińska, bo tam dzieje się historia, co widzieliśmy także wczoraj na ulicach białoruskiej stolicy. Po tym widać, że nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte w tym sporze, w tym konflikcie. Połączymy się na początek z doktorem Piotrem Rutkowskim, dyrektorem Białoruskiego Instytutu Studiów Strategicznych, który wszedł w skład Narodowej Rady Koordynacyjnej Białorusi. Potem wysłuchamy oceny tego, co się dzieje na Białorusi przez dwóch polskich polityków, doktora Bartłomieja Wróblewskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, który przedstawi w naszej debacie pakiet pomocowy polskiego rządu dla Białorusi. Będziemy rozmawiać także z Michałem Szczerbą, posłem Platformy Obywatelskiej, który w czasie wyborów prezydenckich był tam na miejscu i obserwował głosowanie i cały czas jest w kontakcie z liderami białoruskiej opozycji. Korneliusz Ochman, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, przedstawi nam niemiecki punkt widzenia na to, co się dzieje na Białorusi. To jest szczególnie ważne, bo Niemcy w tym półroczu mają prezydencję w Unii Europejskiej. Mentalność instytucji europejskich, ten unijny punkt widzenia przedstawi w naszej debacie profesor Marek Grela, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej. Rosyjską strategię rozszyfruje dla nas Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Rosji, a obecnie dyrektorka think tanku Strategie 2050. A to wszystko, co robi w sprawie białoruskiej Polska i Unia Europejska, oceni dla nas wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Kononczuk. To będzie wielka debata o Białorusi. Liczę, że z aktywnym Państwa udziałem na YouTubie po prawej stronie mogą Państwo zadawać pytania, komentować. Na Facebooku to jest także możliwe, w zależności od ustawień, albo na dole, albo na górze, albo po prawej stronie. Włączajcie się Państwo w tę dyskusję i w ogóle mam nadzieję, że jesteście z nami cały czas w tych trudnych czasach na naszych mediach społecznościowych. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie i polubcie nasz profil na Facebooku. W tych trudnych czasach to jest nasz jedyny kontakt. Ale teraz już przed nami wielka debata o Białorusi, Forum Dialog Plus imienia Andrzeja Godlewskiego. Przyszłość Białorusi i Europy, jak Polska i Unia Europejska, mogą pomóc demokratycznej opozycji na Białorusi. Jak pan się trzyma? Jak się trzymacie? No dzięki Bogu, znaczy trzymamy się ja, rodzina i moi znajomi dobrze, no pomijając ten kontekst. Właśnie byłem na pogrzebie Mołotoczeńskiego aktywisty, no, który został zabity, najprawdopodobniej zabity, no wszystko wskazuje na to, więc oczywiście no smutno jest z tego powodu, no ale generalnie mamy dobrą nadzieję i jesteśmy nastawieni na walkę.
No właśnie, bo mówi Pan o tym dramatycznym wydarzeniu. Te represje cały czas trwają. Mamy kilka ofiar śmiertelnych, wiele przypadków zaginionych, setki ludzi aresztowanych. Łukaszenka, prezydent, właściwie nie wiem teraz jak o nim mówić, bo wybory nie zostały uznane ani przez opozycję, ani przez Unię Europejską, na pewno były prezydent, bo był nim przez 26 lat, próbuje robić wszystko, żeby zastraszyć protestujących. Czy mu się to uda? Czy myśli pan, jakie jest w tej chwili morale opozycji? Znaczy, no oczywiście strach to jest bardzo mocny czynnik, no, znam po sobie i ściśle się wiąże z instynktem samozachowawczym, więc oczywiście da się pewne rzeczy stłumić za pomocą zastraszania, ale nie da się w długoterminowej perspektywie. Tak więc z jednej strony straszy, z drugiej strony pojawiają się nowe inicjatywy. No, w zasadzie sam największy terror, w zasadzie takie powtórzenie 1939 roku, no to był, no, Państwo na pewno się orientujecie, 9, 10, 11 sierpnia, więc no, ja przypuszczam, że ten terror no, Białoruś ma za sobą. No. Będą próby zastraszania w przyszłości, tak, będą, no ale jednak reakcja i społeczeństwa białoruskiego, no i oczywiście społeczności międzynarodowej była aż tak mocna, że jednak nie, no myślę, że aż taki terror się już nie powtórzy. A czy jesteście przygotowani na długi marsz, na długi maraton, bo to raczej będzie maraton, a nie sprint? Widzimy już teraz to po tych 3 tygodniach po wyborach. Maraton w tym sensie, że czeka nas jeszcze długa droga, najprawdopodobniej. Oczywiście no, historia ma swoje niespodzianki. Może wszystko się wydarzyć w ciągu najbliższych tygodni, ale jako ekspert raczej szacowałbym to, dawałbym małe prawdopodobieństwo, że w najbliższej przyszłości mogą to być lata. Może być to 2, 3, może nawet 5 lat. Dłużej prawie na pewno nie. Natomiast no, ale trzeba... Ale 3-5 lat jeszcze z Łukaszenką, czy 3-5 lat przejściowych? No z Łukaszenką, ale przejściowych. W sensie Łukaszenka będzie nadal no, u steru jako taki lider tam, czy tam samozwańczy, czy nie samozwańczy, kto jak będzie tam już go mianował, ale raczej to będzie dłuższy proces. Pan jest w Radzie Konsultacyjnej, oczywiście Rada ma prezydium i pewnie jest panu niewygodnie się wypowiadać w jej imieniu, dlatego nie chcę o to pytać, ale jest pan w tej Radzie, w związku z tym pytanie też takie, czy jest możliwe jakaś forma w tej chwili pojednania się z Aleksandrem Łukaszenką po to, żeby znaleźć rozwiązanie polityczne. Czy ten etap mamy już za sobą? Tak, znaczy jest oczywiście ten aspekt moralny, oburzający i tak dalej. No niemniej jednak polityka pozostaje sztuką możliwości i sądzę, że tak będzie potrzebny jakiś kompromis. Na razie sytuacja jest taka, że Łukaszenka, znaczy ze względu i na jego pewność, jego usposobienie psychologiczne na razie nie jest w stanie przekroczyć samego siebie, żeby uznać, że no, trzeba rozmawiać, ale myślę, że presja jego otoczenia, myślę, że najbliższego otoczenia jednak no, doprowadzi do tego, że będzie jakaś forma dialogu. Zaraz będę chciał jeszcze podpytać pana o ocenę właśnie samego prezydenta i jego zachowania w takich sytuacjach, ale jeszcze pytanie do pana jako kogoś, kto doradza opozycji. Czyli wy możecie zaakceptować to, żeby na czele państwa jeszcze przez kilka lat stał Aleksander Łukaszenka? No tak, jako no, no, może to być... To być konieczne. No, taką małą poprawkę, że jesteśmy instytutem niezależnym i cenimy tę niezależność, to znaczy nie uważamy się za organ konsultacyjny opozycji.
komunikujemy też z przedstawicielami władzy, z rozmaitymi segmentami białoruskiego społeczeństwa, białoruskiej struktury społecznej, powiedzmy tak. No więc takim organem doradczym dla opozycji nie jesteśmy, no ale oczywiście no, mamy pewne wartości, pewne ideały i ma to być pewne takie minimum zagwarantowane na Białorusi, to jest państwo prawa i przejrzystość takich instytucji, takich procedur jak wybory. To jest no, rzecz, nie zależy od tego, czy ktoś jest opozycjonistą, czy nie, to musi to po prostu uznać. No i na takim stanowisku stajemy. No tak, będzie to najprawdopodobniej konieczne. Tutaj i opozycja, i ten ruch protestujących i pewnie organy władzy będą musiały zaakceptować to, że Łukaszenka przez jakiś czas zostanie. No, jak mówię, nawet jeżeli opozycja i Unia Europejska uważają, że wybory zostały sfałszowane, że on nie jest prawomocnym prezydentem państwa białoruskiego. Tak, tak. No, mimo to, znaczy no, trzeba się zgodzić z tym, że Łukaszenka i jego otoczenie w znacznym stopniu konstruuje rzeczywistość, no, żyje w swojej rzeczywistości i nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć. Znaczy, my możemy wiedzieć, jaka jest prawda, jakie są fakty. Oni też mogą to wiedzieć, mogą to nie chcieć tam akceptować, ale mimo wszystko oni żyją w swojej rzeczywistości. Według nich albo Łukaszenka zwyciężył, albo nie zwyciężył, ale za tym kryją się jakieś takie ciemne siły, jakieś niesprawiedliwe tam knowania przeciwko niemu, no i w związku z tym część jego otoczenia uważają, że jednak no, nie należy przejmować się tymi zarzutami i działać tak, jakby był nadal takim całkiem prawowitym prezydentem Białorusi. Więc musimy się liczyć z ich autopercepcją. Nie jesteśmy w stanie tak za bardzo wpłynąć na to. Panie doktorze, pan jeszcze przed wyborami prezydenckimi powiedział, w maju widziałem taką wypowiedź, że Łukaszenka nie znosi sytuacji wyjątkowych, ekstraordynaryjnych, że on się trudno w takich odnajduje. No i teraz mamy do czynienia z taką sytuacją. Czy to oznacza, że to jest rzeczywiście sytuacja, w której on źle funkcjonuje i może popełniać błędy? Tak, no mówiłem to raczej w kontekście COVID-u, więc wprowadzanie jakichś nadzwyczajnych środków, jeżeli chodzi o zwalczanie pandemii, to raczej nie było w jego stylu. Natomiast sytuacja trochę jest inna, kiedy jest zagrożenie dla niego osobiście. Dla jego władzy, ale też no, dla jego po prostu no, w pewnym sensie życia i funkcjonowania w ciągu reszty jego życia. Tak, znaczy tego typu sytuacje nadzwyczajne on potrafi, w przeszłości potrafił wybrnąć z takich ryzykownych sytuacji. Do pewnego stopnia jest w stanie teraz wybrnąć, jednak ma taki całkiem niezły taki instynkt. Niemniej jednak obecnie ryzyko popełniania błędów jest o wiele większe dla niego, bo po raz pierwszy ma do czynienia z sytuacją, kiedy większość społeczeństwa nie akceptuje jego rządu. On się przyzwyczaił do sytuacji, kiedy powiedzmy on jest dobry, nomenklatura jest zła, tam ministrowie czasem nieudolni czy udolni, czy jak tam jest, ale czuł za sobą poparcie no, społeczeństwa, że on jest jednak bohaterem w oczach znacznej części narodu, przez dłuższy czas większości Białorusi, no później co najmniej połowy. Teraz sytuacja jest no, zupełnie kardynalnie inna. Więc jasne, tutaj... a czy nomenklatura się dzieli? Czy widzi pan jakieś sygnały, że na przykład milicja albo wojsko mogą przejść na stronę opozycji, mogą opuścić Łukaszenkę? Tak, sygnały tutaj są bardzo wyraźne. Nie jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć, że to poszło bardzo głęboko. Znaczy, bo wiemy to, że
dużo jak na taki system, gdzie panuje bardzo mocny taki nacisk, bardzo mocna presja strachu, to jednak kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt było wypadków po prostu takiego publicznego opuszczenia tych szeregów. Jeszcze do tego można dodać, zapewne były też takie niepubliczne opuszczenia. Ale to były przez jednostki, przez zwykłych milicjantów na przykład, ale mówię o samej czołówce. Czy są jakieś głosy, że nomenklatura wywiera presję na Łukaszenkę, żeby go skłonić do dialogu i do przekazania pokojowego władzy? Nie sądzę, by były jakieś takie wyraźne podejmowane kroki w kierunku tam skłonienia Łukaszenki. Natomiast myślę, że takie scenariusze są rozważane w kręgach siłowych i wewnątrz nomenklatury. Więc biorąc pod uwagę taką zwartość tej struktury społecznej i biorąc pod uwagę taką długo utrzymywaną psychologię solidarności, znaczy takie jest ciągle utrzymywane wśród nich przekonanie, że jeżeli Łukaszenka padnie, to nas będą wieszać, po prostu, więc taki jest przekaz generalnie kierowany, rozpowszechniany, to jednak te symptomy, oczywiście nie są takie bardzo spektakularne, ale symptomy odejścia z tych struktur, narażając się na poważne niebezpieczeństwo, bo to nie tylko utrata zarobku, ale też duże prawdopodobieństwo późniejszego szykanowania. Więc ono świadczy, że rzeczywiście tam źle się dzieje, znaczy, że ze z tą spójnością jednak jest poważny problem. Oczywiście nadal to jest w pewnym stopniu taka czarna skrzynka, gdzie może być cokolwiek, ale obserwując właśnie to, co jest widoczne, to jest o wiele bardziej prawdopodobne, że jest tam pewien rozłam niż to, że jest taka nadal spójność. No. Tak, a panie doktorze, a co pan myśli o tych porównaniach, które pojawiają się w Unii Europejskiej, w wielu krajach, szczególnie na Zachodzie, że wszyscy obawiają się scenariusza ukraińskiego. Czy myśli pan, że to porównanie i te obawy z 2014 roku i później konsekwencje są realne? Czy wy także się obawiacie scenariusza ukraińskiego? No, obawiamy się, ale tutaj wiele zależy od tego, jak będziemy działać. Możemy działać w tym kierunku, żeby zminimalizować taki scenariusz, a możemy się narażać. Na przykład po prostu zawrzeć opozycję, czy tam ruch protestujących zawiera taką całkowite umowę ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, a ci ze swojej strony tam bez żadnych konsultacji z Rosją zaczynają bardzo tak agresywnie działać, no tak, wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo takiej brutalnej ingerencji ze strony Rosji. Tak więc tutaj wypada działać mądrze, roztropnie, niezależnie od tego, jak tutaj oceniamy Rosję, zarówno politykę wewnętrzną Rosji, jak też jej tam rolę geopolityczną, trzeba prowadzić rozmowy z Rosją, z Kremlem, czy to się komuś podoba, czy nie. Tutaj tak, tutaj jednostronne jakieś działanie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, czy tam Polski, Litwy. Oczywiście, znaczy od razu tutaj zaznaczę, że bardzo cenimy tę solidarność, to jest ogromne wsparcie takie moralne, psychologiczne, to jest bardzo ważne. Niemniej jednak na takim poziomie już stricte politycznym to tutaj trzeba współdziałać z Rosją. Tak. Ale czy to oznacza, że raczej oczekujecie od Polski, Litwy takiego wycofanego stanowiska, raczej kilku gestów solidarności niż jakichś wielkich słów, wielkich wezwań w stronę Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina? Czego dokładnie oczekuje opozycja od Polski? Znaczy tutaj po pierwsze warto synchronizować działania Polski z resztą Unii Europejskiej. To też ma swoją specyfikę, bo też
Wiemy, że ten też na linii tam Polska, Unia Europejska też bywają tam napięcia. No, niemniej jednak tutaj no, pierwsza rzecz, żeby jednak próbować działać solidarnie, bo to o wiele łatwiej i w sensie propagandowym i w sensie, nie wiem, tam siłowym przeciwdziałać, jeżeli to wychodzi wyłącznie od Polski, Litwy, a zupełnie inaczej, zupełnie inną rangę ma, jeżeli tutaj głos brzmi Unii Europejskiej. To jest pierwsza rzecz. No, druga rzecz, że jednak takie no, poważne działania, nie wiem tam, czy wspieranie tej samej rady koordynacyjnej, czy tam no, naciskanie na rząd białoruski, to jednak no, warto próbować to omawiać z Kremlem, albo przynajmniej dawać sygnały, że no, nie zamierzamy tutaj przeciwko Rosji działać. Warto też pamiętać, że Białorusini w większości są eurosceptyczni. No przynajmniej przed tą falą protestów tak pokazywały badania opinii publicznej. To po pierwsze. Po drugie, są sympatią nastawieni do Rosji. Są bardzo nastawieni na zachowanie niepodległości Białorusi, bo tak. Znaczy inkorporacji, tam, żeby wejść w skład Rosji, nie, o tym mowy nie ma. Przytłaczająca większość Białorusin jest za niepodległością, niemniej jednak utrzymanie takich przyjaznych stosunków z Rosją. Więc ten protest, to jest też ważną rzeczą jest pamiętać, jakiego typu jest ten protest. On się różni wyraźnie od tego, co było na Ukrainie, w Ukrainie, jak raczej Ukraińcy wolą. W 2004-2014 roku te protesty tam były w znacznym stopniu geopolityczne. U nas to są protesty prodemokratyczne w kierunku przywrócenia państwa prawa przeciwko fałszowaniu wyborów, za odnowieniem procedur demokratycznych. To jest to, o co Białorusini teraz walczą. Nie walczą o wybór tam Europa, Rosja, czy tam, nie wiem, nacjonalistyczna opcja, czy taka bardziej kosmopolityczna, też to nie jest to. Walczą po prostu o demokrację, taką, jaką ona jest w takim klasycznym rozumieniu. Białoruś jest ważna dla Polski z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest to nasz sąsiad. Wiadomo, że jest tutaj bezpośrednio to związane z kwestiami bezpieczeństwa, ale także współpracy gospodarczej, ale z drugiej strony no, mamy też olbrzymi sentyment i poczucie szczególnej odpowiedzialności ze względu na to, że razem z Białorusinami tworzyliśmy przez kilka stuleci państwo, o którym w Polsce w każdym razie jest bardzo dobre wspomnienie, ale wierzę, że także wśród wielu osób, mieszkańców Białorusi jest także tego świadomość i z tych wszystkich powodów jakby nasza odpowiedzialność, nasze zaangażowanie musi być tutaj szczególne. Nie ograniczyłbym tego do zaangażowania samej Polski, ale także dla Unii Europejskiej, dla NATO, wszystko to, co się dzieje na Białorusi musi być ważne. Wiemy, że w pierwszych dniach po tych wyborach, co do których istnieją tak olbrzymie wątpliwości, zarzuty dotyczące ich sfałszowania. Te reakcje na zachodzie Europy są empatyczne, ale mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieniła i dziś już to poczucie, że jest to nasza wspólna sprawa, jest dużo, dużo szersze. Panie pośle, a jak mówi pan o zaangażowaniu premiera? Faktycznie szczyt Unii Europejskiej, nadzwyczajny, ta wideokonferencja, no, takie są czasy, odbyły się na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego, ale pytanie jest takie, jak w tej trudnej sytuacji balansować na linię? Wiadomo, że Łukaszenka straszy polskim imperializmem. Po drugiej stronie mamy Władimira Putina. Wszyscy obawiają się, że być może Rosja będzie w stanie militarnie zaangażować się w ten konflikt. Dlatego pytanie,
jak w tej sytuacji balansować? Czy my mamy jakieś instrumenty nacisku na reżim Łukaszenki, które moglibyśmy wykorzystać? Mówię, my jako Polska, ale też my jako Unia Europejska. Jest mowa o tych sankcjach, ale one są, co do nich też jest w tej chwili brak zgody w Unii Europejskiej. Kogo wpisać na tę listę? No i wydaje się, że lista kilku oficjeli z reżimu Łukaszenki nie jest zbyt dotkliwa. To rzeczywiście nie jest proste i oczywiste, jakie środki powinny zostać zastosowane. Musimy zresztą pamiętać o dwóch aspektach tej sprawy, bo z jednej strony nam Polakom, ale uważam szerzej nam Europejczykom, zależy na niepodległej i suwerennej Białorusi, na państwie białoruskim, a z drugiej strony, i te sprawy nie są zupełnie tożsame, zależy nam na demokratycznej i wolnej Białorusi. I w tym momencie koncentrujemy się na tym drugim celu, aczkolwiek nie możemy zapominać o tej pierwszej sprawie. I to napięcie między tymi dwoma celami, dwoma wartościami oczywiście istnieje. Jakiekolwiek ingerencje Rosji na Białorusi uważamy, że byłyby niedopuszczalne. Białoruś jest niepodległym państwem i sprawy wewnętrzne na Białorusi powinny być załatwiane, decyzje powinny zapadać na samej Białorusi. To powinny być decyzje, które mają charakter demokratyczny, dlatego mamy nadzieję na to, że zostaną powtórzone wybory, tak aby nie było żadnych wątpliwości co do mandatu prezydenta Białorusi. Jeśli chodzi o to, co Unia Europejska, co Polska może zrobić, to na pewno musimy rozszerzać wszystkie te działania, które na przykład podjęła Polska, przeznaczając 50 milionów złotych na realizację planu dla Białorusi. Planu, który, przypomnę, opiera się o trzy filary: o bezpieczeństwo, otwartość i solidarność. Wiemy, że im silniejsza będzie Białoruś, tym bezpieczniejsza będzie Polska i bezpieczniejsza będzie cała Europa. Na pewno musimy przekonywać władze białoruskie, stanowczo przekonywać, że nie może być zgody na tłumienie wolnościowych aspiracji narodu białoruskiego, że nie może być zgody na to, aby wybory co do wolnego charakteru wyborów istniały jakiekolwiek wątpliwości, że nie żyjemy już w takich czasach, że możemy akceptować władzę autorytarną. Więc krótko mówiąc, ważną rzeczą dla nas jest to, dla całej Europy, i to powinno być tym elementem dla nas kluczowym, aby właśnie powtórzone zostały te wybory. Jednocześnie, żeby dialog polityczny na Białorusi przebiegał w cywilizowany sposób, aby nie dochodziło do zatrzymań, aresztowań osób, które wyrażają swoje niezadowolenie, a tym bardziej już, że nie ma mowy o tym, aby była zgoda, że nie ma jakiejkolwiek zgody i przyzwolenia na stosowanie tortur czy stosowanie przemocy. To się cały czas, niestety dzieje, ale panie pośle, dopytam do tego, o czym pan mówił, że tutaj są jakby takie dwie sprzeczności. Z jednej strony mówimy o demokratyzacji Białorusi, widzimy teraz na czele tych protestów nowe twarze opozycji białoruskiej, które do tej pory nie były nam w Polsce znane, bo wcześniej znało się tych liderów opozycji, Aleksandra Mińkiewicza czy innych. Teraz to są nowi ludzie, dlatego przez chwilę będę adwokatem diabła i zapytam, czy nie obawia się pan też takiego chaosu, który może doprowadzić do tego, że faktycznie tam pojawi się polityk, który będzie opowiadał się za jeszcze bliższymi relacjami Białorusi z Rosją niż to był Aleksandr Łukaszenka, bo wydawało się, że on przynajmniej jest w stanie zachować jakąś niezależność tego kraju od Władimira Putina, chociaż oczywiście służby specjalne i wiele innych instytucji właściwie są kompletnie podległe władzom na Kremlu.
taki scenariusz, o którym Pan mówi, jest możliwy. Dlatego mówiłem o dwóch wartościach. Z jednej strony niepodległe i suwerenne państwo białoruskie, czyli państwo, które istnieje na mapie i w którym decyzje podejmowane są wewnątrz tego państwa, a z drugiej strony wolna i demokratyczna Białoruś, tak aby sposób podejmowania decyzji zbliżył się do tego, który znamy z pozostałej części Europy, który nam jest bliski, aby społeczeństwo białoruskie uzyskało pełną podmiotowość, której brakowało w ostatnich latach, czy nawet można powiedzieć dziesięcioleciach. I nie ma sposobu, żeby w jakiś cudowny sposób to napięcie zniknęło. Cały czas prowadząc działania wspierające wolnościowe dążenia społeczeństwa narodu białoruskiego, musimy pamiętać o tym zagrożeniu. Ale w związku z tym, że Białorusini tak szeroko manifestują swoją chęć do zmian w ich kraju, nie możemy też jakby ze względu na tą obawę, że sytuacja może się nawet z perspektywy międzynarodowej, z perspektywy Polski pogorszyć, nie może to powodować, że nie wiem, przyjmiemy jakąś postawę wyczekiwania, taką postawę bardzo zachowawczą. Nie możemy wykluczyć jakichś niebezpieczeństw, pogorszenia się sytuacji na Białorusi, ale mimo wszystko ze względu na to, że takie jest oczekiwanie społeczeństwa białoruskiego, przede wszystkim powinniśmy koncentrować się na tym, aby Białorusini wiedzieli, że mogą na nas liczyć, żeby mogli odczuwać solidarność, którą okazujemy. Tutaj też trzeba podziękować Polskiej Solidarności, przewodniczącemu Piotrowi Dudzie za wsparcie strajkujących na Białorusi. Dzielenie się naszymi doświadczeniami z naszymi przyjaciółmi, ze społeczeństwem białoruskim jest dziś bardziej potrzebne pewnie niż kiedykolwiek. Panie pośle, jeszcze na koniec, zresztą dzisiaj właśnie dlatego organizujemy tę debatę 31 sierpnia w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. To z naszej strony sygnał dla przyjaciół na Białorusi. Ale proszę powiedzieć jeszcze na koniec, sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale który scenariusz na ten moment pańskim zdaniem jest najbardziej prawdopodobny? Status quo Łukaszenki, przejęcie władzy przez opozycję czy wojna domowa? Nie wydaje mi się, nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie mogła wybuchnąć wojna domowa. Bez wątpienia w ostatnich dniach obserwujemy osłabnięcie tych protestów na Białorusi. Być może to jest tak, jak to już było w ostatnich tygodniach, że to napięcie, skala protestów tak w falujący sposób, że protesty przebiegają w taki sposób falujący, po kilku dniach spokojniejszych, przychodzi znowu intensyfikacja, ale tego nie wiemy, jak sytuacja się potoczy. Natomiast wydaje mi się, że Białoruś nie będzie już taka sama, jaka była. Że jednak to, że setki tysięcy ludzi protestowały, że jednak widzimy, że też zupełnie nowe pokolenie i tych protestujących na ulicach, młodych ludzi, ale także choćby udział kobiet w tych protestach, to, że od czego Pan wyszedł, że właściwie nie znamy liderów tych protestów, to pokazuje, że jest oddolne oczekiwanie zmiany i prawdopodobnie, biorąc pod uwagę świat, w jakim żyjemy, dostępność informacji, przepływ informacji, internet, nie będzie już możliwy powrót do sytuacji sprzed tych protestów, sprzed wyborów. Nawet deklaracje samego Aleksandra Łukaszenki, który mówi o reformie konstytucyjnej, wydaje się, że jednak pokazują, że i on sam ma świadomość, że jakieś ustępstwa są konieczne. I nawet jeśli nie doszłoby do zmiany władzy dzisiaj, to powinna być decyzja społeczeństwa białoruskiego, to możemy mieć nadzieję na ewolucyjny rozwój sytuacji na Białorusi, na to, że tej wolności i tej demokracji na Białorusi będzie więcej. Nie jest możliwy status quo z Łukaszenką, bo cały świat i szczególnie społeczeństwo białoruskie wie o tym, że
to nie jest prezydent, a to jest po prostu uzurpator. On nie ma żadnej legitymacji do tego, żeby w tej chwili uznawać siebie za prezydenta Republiki Białoruś. W tej chwili oczywiście przy wykorzystaniu struktur siłowych on tę władzę jeszcze czasowo utrzymuje, natomiast ma pełną świadomość tego i ta wiedza jest i w Unii Europejskiej, ale również w Federacji Rosyjskiej, że on przestanie być partnerem do rozmów z racji tego, że po prostu jego kandydatura została odrzucona w wyborach prezydenckich, a społeczeństwo białoruskie chce prowadzić tę walkę do końca, czyli do powtórzenia wyborów prezydenckich w ramach nowych ram prawnych, organizacyjnych, pod obserwacją międzynarodową, ale też, co najważniejsze, my musimy jako społeczność międzynarodowa tę presję wywierać na niego nieustannie, żeby nie podjął rzeczy najgorszej w tym momencie, czyli nie użył przemocy i siły wobec własnego społeczeństwa. Jak możemy to zrobić my jako Polska? Jakie mamy instrumenty nacisku na reżim Łukaszenki? No, przede wszystkim instrumenty są i dyplomatyczne, i gospodarcze. I ja oczywiście jestem przeciwny sankcjom gospodarczym, które mogą uderzyć rykoszetem w społeczeństwo białoruskie. I tak też mnie proszono w Mińsku, żebym to komunikował, że Białoruś potrzebuje inwestycji zagranicznych, inwestycji z zachodu, a nie ze wschodu. Potrzebuje natomiast przeformatowania pomocy rozwojowej. Takie instytucje jak Bank Światowy, EBOR, one powinny również wymusić na swoich białoruskich partnerach rządowych jakąś formę monitoringu czy instytucji zarządczych, które będą również reprezentowały społeczeństwo obywatelskie. Ale czy to w tej chwili jest w stanie przestraszyć Łukaszenkę, skoro nie sankcje gospodarcze, sankcje na razie Unia Europejska zapowiada nałożenie na tych, którzy przyczynili się do sfałszowania wyborów i do tych, którzy używają przemocy przeciwko protestującym. Co więc może skłonić Łukaszenkę do rozwiązania politycznego, pokojowego? No przede wszystkim presja wewnętrzna i presja zewnętrzna. I ja jestem absolutnym zwolennikiem wykorzystania formatu OBWE, który jest akceptowalny i dla Macron, i dla Merkel, i dla Putina, bo na ten temat rozmawiali. I taka misja trójki OBWE, do której w tej chwili wchodzi i Albania, i Słowacja, i Szwecja, jest również dla nas szansą. A dlaczego jest szansą? Ponieważ od 1 stycznia wchodzimy do trójki OBWE jako przyszły kraj, który będzie pełnił przewodnictwo w OBWE w 2022, czyli za chwilę stworzony zostanie pewien format międzynarodowy, gdzie Polska będzie mogła być aktywnym graczem. Pytanie, czy rząd z tego skorzysta? Ja rząd do tego stanowczo zachęcam. A proszę powiedzieć, z punktu widzenia interesów Polski, zachowajmy się przez chwilę egoistycznie, jaki rozwój sytuacji na Białorusi byłby dla nas najbardziej korzystny? Przede wszystkim zmuszenie Łukaszenki do dialogu, do mediacji międzynarodowej. Jak powiedziałem, ten format OBWE jest możliwy do wykorzystania, on jest po prostu na stole. Wiem, że ministrowie spraw zagranicznych tych trzech krajów są gotowi pojechać do Mińska, czekają na zielone światło, na zgody tak naprawdę. Putin rozmawia z Łukaszenką, więc ten format jest chyba jedynym w tej chwili możliwym, gdzie jest to akceptowane, jak powiedziałem, przez różnych partnerów. No oczywiście warunkiem też podjęcia dialogu z Łukaszenką jest uwolnienie więźniów politycznych oraz wszystkich zatrzymanych w protestach. To są te punkty bazowe, ale jak powiedziałem, myślę, że Łukaszenko jest świadomy utraty władzy, w sensie takim powiedziałbym na razie legalnym i moralnym. Natomiast bardzo ważne jest to, jak zachowa się jego otoczenie, jak zachowa się armia. W tych pacyfikacjach protestów obywatelskich uczestniczy na razie milicja, a przede wszystkim służba taka specjalna w ramach milicji, czyli OMON. Na razie na szczęście wojsko trzyma się od protestów z daleka. Panie pośle, będę przez chwilę adwokatem diabła i zapytam a propos tego poprzedniego pytania, czy ma pan gwarancję, że to, co się wydarzy po Łukaszence, załóżmy już ten scenariusz, że on się wcześniej czy później w jakiejś formie wydarzy, to że to będzie lepsze z punktu widzenia interesów Polski i Europy, że nie nastanie tam jakaś forma dużego chaosu politycznego albo polityk, który będzie bliżej Kremla niż był Aleksander Łukaszenka?
No, jaki może być polityk bliżej Kremla niż Aleksander Łukaszenka? Aleksander Łukaszenka, który wymienił białoruską ekipę telewizyjną i zaprosił Rosjan, którzy po prostu nadają propagandę prosto z Kremla. No to pokazuje, że on w tej chwili jest jakby podwieszony pod Putina, jest uzależniony od Putina, rozmawia tylko z Putinem, natomiast przede wszystkim status quo takiego, że jest Łukaszenko, jest w miarę kraj suwerenny, niezależny, to nie jest rzecz wystarczająca. W tej chwili naszym obowiązkiem jako polityków jest słuchać się w głos społeczeństwa białoruskiego i im ta sytuacja po prostu nie wystarcza. Oni chcą, żeby ich głos był policzony, chcą mieć prawo do kształtowania władz Białorusi zgodnie ze swoją wolą i nikt przyzwoity nie powinien im tego prawa odmawiać. W tej dyskusji na temat przyszłości Białorusi pojawiają się czasem porównania do Ukrainy. Czy pan także je widzi? Szczególnie na zachodzie Europy jest jednak obawa w opinii publicznej, że scenariusz ukraiński z 2014 roku może powtórzyć się na Białorusi. Czy pan także ma takie obawy? Myślę, że ja byłem oczywiście na pomarańczowej rewolucji, a później trzykrotnie na Euromajdanie i jednak to są sytuacje trochę nieporównywalne. Społeczeństwo białoruskie bardzo szybko się obudziło. To były te ostatnie 2-3 miesiące, kiedy zauważyło i porzuciło strach i postanowiło wyjść na ulicę i zamanifestować swoją większość. Na Białorusi jest pełen monopol władzy, monopol informacji, oczywiście poza internetem wtedy, kiedy on jest włączony. I ja uważam oczywiście, że jakby teraz najważniejsza presja, ta pierwsza presja powinna dotyczyć tego, że Łukaszenko cały czas może usiąść do stołu, z Łukaszenką cały czas można rozmawiać, z nim można negocjować również jego gwarancje bezpieczeństwa, bo przecież każdy dyktator chce takie gwarancje mieć dla siebie, dla swojej rodziny, dla najbliższych współpracowników. Natomiast wtedy, kiedy użyje siły, wtedy, kiedy nie będzie używał, tak jak do tej pory, pocisków gumowych, ale pocisków takich, które powodują śmierć na miejscu, a już są ofiary, przecież wiemy nawet w tym pierwszym etapie. 4 osoby zostały uznane przez ONZ za ofiary śmiertelne, a bardzo duża grupa osób, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób, to są tak zwani zagubieni, czy zaginieni, przepraszam. Tak. Nie ma ich w szpitalach, nie ma ich w więzieniach, więc prawdę powiedziawszy, te dramatyczne scenariusze też się gdzieś piszą, czy jak powiem, układają w naszych głowach, że prędzej czy później te ofiary zostaną odnalezione. Wiele osób w Polsce, co zrozumiałe także wśród polityków, oczywiście jest sercem z demokratyczną opozycją na Białorusi, ale spójrzmy na to przez chwilę też na chłodno, bo to są nowi liderzy, których my w Polsce mało znamy. Wcześniej był Aleksander Milinkiewicz na przykład, który był dobrze znany w Polsce, często komunikował się z polskimi mediami. Teraz to są młodzi ludzie, często weszli dopiero do polityki, dlatego że sytuacja ich do tego zmusiła, jak Swietłana Cichonowska. Co pan może powiedzieć po tych swoich rozmowach, kontaktach z nimi? Jacy oni są? Czego oni chcą? Czy oni są proeuropejsko nastawieni? Kim jest ta młoda opozycja? No, ja miałem to szczęście, że rozmawiałem ze wszystkimi trzema liderkami kampanii na miejscu w Mińsku i ze Swietłaną Cichanouską i z Marią Kalenikową i tu na miejscu również podczas pobytu Weroniki Capkały, ale też z innymi politykami białoruskimi, z tak zwanej starej opozycji. I co jest bardzo obiektywne, co jest bardzo pozytywne, przepraszam, w tej sytuacji, jest ta formuła Rady Koordynacyjnej, która uwzględniła i nową opozycję, jak i stare partie polityczne. Tam są liderzy chociażby Ruchu o Wolność, Za Swobodą, kiedyś Aleksandra Milinkiewicza. Tam są inne środowiska polityczne, więc można powiedzieć, że mamy taką pełną reprezentację, reprezentację polityczną, ale również społeczną, bo z jednej strony są intelektualiści jak Swietłana Aleksiejewa, czyli laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a z drugiej strony jest szef, lider strajków w mińskiej fabryce traktorów, więc to pokazuje, że to przypomina mi sierpień, to przypomina mi również to, co się działo wcześniej, Kartę 77, intelektualistów, liderów, którzy potrafią mówić jednym głosem, ale są poddawani nieustannej presji i represjom
w ostatnich dniach szczególnie. Chyba, że rzeczywiście jest tak, że ci młodzi opozycjoniści, bo ich widzimy na froncie w tej chwili przede wszystkim, oni chcą proeuropejskiej Białorusi, czy chcą Białorusi przyjaznej w jakiś sposób Rosji, czy neutralnej Białorusi. Jakie Białorusi oni chcą? Czy po prostu na razie Białorusi bez Łukaszenki? W moim opinii, w moim odczuciu oni chcą białoruskiej Białorusi. Czyli chcą kraju dla siebie, chcą kraju, którego będą współtworzyć, będą współrządzić poprzez swoich przedstawicieli. Kraju, który jest niezależny i suwerenny, co jest bardzo ważne. A jakie będą później wybrane modele, jakie będą formy współpracy międzynarodowej? No dla mnie jest oczywiste, jako uczestnika tych zdarzeń, że te wszystkie hasła, które pojawiają się na wiecach na całej Białorusi, to są hasła na wskroś europejskie, to są wartości europejskie, które utożsamia w tej chwili Unia i to jest, myślę, że główna inspiracja tych młodych ludzi, czyli Zachód. Panie dyrektorze, stanowisko Niemiec w sprawie Białorusi szczególnie ważne w tym półroczu, dlatego że Niemcy mają prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Kanclerz Merkel telefonowała z Władimirem Putinem w sprawie rozwoju sytuacji na Białorusi. Podobnie jak Emmanuel Macron, niemiecka kanclerz powiedziała, że Unia Europejska musi stanąć po stronie Białorusinów, którzy nie zgadzają się na sfałszowanie wyborów. Pytanie więc, jakie instrumenty nacisku mają Niemcy na reżim Łukaszenki i czy z nich skorzystają? Po pierwsze, to bardzo ważne jest to, że nie tylko mamy instrument nacisku, ale przede wszystkim mamy osobę kontaktową ambasadora w Mińsku. Manfred Hutterer, który był zastępcą ambasadora tutaj w Warszawie, a wcześniej pracował w Moskwie, jest bardzo doświadczonym dyplomatą, który doskonale mówi po rosyjsku i na pewno tutaj znajduje się w dialogu zarówno z opozycją na Białorusi, z demonstrantami, jak i z przedstawicielami reżimu Łukaszenki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że relacje gospodarcze z Białorusią są również ważnym instrumentem. Mamy niemieckich inwestorów, którzy tam od lat inwestują. Kupujemy na Białorusi również tą właśnie, nie państwo niemieckie, ale niemieckie firmy, międzynarodowe koncerny kupują białoruską benzynę, która jest sprzedawana nie tylko na niemieckim rynku, ale również na polskim rynku. Także tu jest ważny kanał komunikacyjny. Ale czy przedsiębiorcy będą gotowi poświęcić swoje interesy na rzecz interesów politycznych? Nie, no przedsiębiorcy ich nie poświęcają, to raczej to reżim Łukaszenki, prowadząc taką politykę, doprowadza do tego, że załamuje się gospodarka białoruska i zaczyna brakować pieniędzy, ludzie uciekają w euro i w dolara i to powoduje, że relacje gospodarcze są ważne. Panie dyrektorze, jeszcze jest jedna sprawa w całym tym kontekście i tutaj też Berlin odgrywa ogromną rolę, czyli sytuacja wokół Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty, który, to już wiemy oficjalnie, bo to potwierdzili lekarze kliniki Charité, został otruty. Czy to ma związek, pańskim zdaniem, z rozwojem sytuacji na Białorusi? Pan jest także ekspertem do spraw Rosji. Czy widzi pan tutaj związek pomiędzy otruciem Nawalnego a rozwojem sytuacji w Białorusi? Czy sytuacja z Nawalnym ma tylko związek i kontekst z regionalnymi wyborami w Rosji, które odbędą się 13 września? Sądzę, że to można zdecydować czy ocenić tylko i wyłącznie w kręgach rządzących w Moskwie. Jedno jest ważne, rozwój sytuacji na Białorusi, niezależnie w którym kierunku on pójdzie, będzie miał bardzo duże znaczenie dla Moskwy, znaczenie dla Kremla. I tutaj nie bez przyczyny na Białorusi pojawiają się hasła chabarowskie, gdzie ludzie demonstrują już kilka tygodni, również pojawiają się hasła dotyczące Białorusi. Także związek pomiędzy rozwojem sytuacji na Białorusi i w Moskwie jest jednoznaczny.
No właśnie, bo w tym tygodniu dla magazynu Der Spiegel Ljubow Sobol, współpracowniczka od wielu lat Nawalnego w wywiadzie właśnie dla magazynu z Hamburga, powiedziała, że Putin boi się w Rosji powtórzyć, że dojdzie do powtórki tego, co dzieje się w tej chwili na Białorusi. Czyli pan się zgadza z tą tezą? Nie, no z tezą tą się nie zgadzam. Uważam, że wszystkie opcje są możliwe. Również to, że rozwój sytuacji na Białorusi wpłynie na społeczeństwo w Rosji. Kreml stara się to propagandą w tej chwili zablokować. Jest to propaganda antyzachodnia, która jednoznacznie przypisuje odpowiedzialność za rozwój sytuacji w Mińsku i w innych białoruskich miastach państwom zachodnim, również w Polsce, jak i Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że w tej chwili nie możemy ocenić jednoznacznie sytuacji. Wiele zależy od tego, jak będzie polityka Kremla wobec Mińska, wobec Łukaszenki się rozwijała i musimy tutaj odczekać. Nie pozostaje nam nic innego jak wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i pomoc dla ludzi na Białorusi, ale Białoruś to nie jest Ukraina. Co pan przez to rozumie, że nie jest tak podzielona, jeżeli chodzi o kwestię przynależności do Unii Europejskiej? Nie tylko o przynależność, ale rozwój sytuacji na Białorusi jest nieprzewidywalny i jest on zwrócony przeciwko Łukaszence, nie jest zwrócony przeciwko Rosji i tutaj nie ma alternatywy Rosja albo Unia Europejska. Jak alternatywa ta była widoczna podczas rewolucji w Kijowie, bo tam chodziło o to, czy Ukraina podpisuje umowę stowarzyszeniową z Unią, czy nie. A tutaj tego nie ma, tego aspektu i dlatego uważam, że nie możemy porównywać tych rewolucji czy między Kijowem a Mińskiem. Zresztą dr Piotr Udowski w naszej debacie powiedział kilkanaście minut temu, że tutaj opozycja robi wszystko, żeby nie postawić jednoznacznie się przeciwko Rosji i za Europą, że tutaj nie będzie takich deklaracji jednoznacznych, bo chodzi po prostu o Białoruś bez Łukaszenki. Pan mówi o tym, że trzeba wesprzeć społeczeństwo obywatelskie. Jaki cel jest w tej chwili niemieckiej dyplomacji? Czy jest ten kanał komunikacyjny przez ambasadę i czy Niemcy chcą doprowadzić do mediacji, żeby na przykład OBWE stała się mediatorem w tym konflikcie? Tak, oczywiście. To nie tylko jest niemiecka pozycja, ale to jest pozycja Unii Europejskiej, że w tej chwili potrzebny jest stół mediacyjny i że instytucją, która może to robić, to jest OBWE. Oczywiście nie mam pozytywnej reakcji ze strony Łukaszenki, ale zobaczymy, co czas tutaj przyjdzie. Czyli myśli pan, że czas będzie grał na rzecz Łukaszenki czy na rzecz opozycji? Czas gra przede wszystkim na szukanie, jeżeli nie ma konfrontacji, to znaczy, że szukamy jakiegoś wyjścia z sytuacji. Gdyby przecież Łukaszenka chciał, to mógłby w tej chwili przeprowadzić czystkę i na pewno on by na tym nie skorzystał, ale demonstracji by też na tym nie skorzystali. Mamy w tej chwili pad i dlatego trzeba czekać, co czas przyniesie i tutaj ważne jest, żeby w tej sytuacji aktywność dyplomatów była widoczna i żebyśmy szukali cały czas za możliwością pokojowego rozwiązania tego konfliktu. A myśli pan, że Władimir Putin, Kreml będzie umierał za Łukaszenkę? Na pewno nie za Łukaszenkę i tutaj przecież w okresie przedwyborczym widzieliśmy, jak Łukaszenka podchodził do Rosji, jakie były oskarżenia, aresztowania rosyjskich najemników, którzy się znaleźli na terenie Białorusi. Także nie sądzę, że tutaj możemy operować tym hasłem, że Putin będzie umierał za Łukaszenkę.
Panie ambasador, do Pani jako specjalistki od Rosji pytanie o udział Rosji w tym konflikcie, w tym sporze, w tej sytuacji w tej chwili na Białorusi. Jak Europa i Polska mogą pomóc demokratycznej opozycji na Białorusi, a jednocześnie nie sprowokować Władimira Putina do interwencji, przede wszystkim militarnej interwencji na Białorusi? Jak powstrzymać Putina przed tym? Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest udział Rosji w tym, co się obecnie na Białorusi dzieje. I jaki jest? I Rosja de facto jest stroną w grze, choć nie jest dzisiaj w taki widoczny sposób, jak to było kilka lat temu na Ukrainie, obecna. Nie ma żadnych zielonych ludzików, nie ma nawet negocjatora z Rosji oficjalnego. Natomiast Rosja jednoznacznie, bezpośrednio wspiera dzisiaj Łukaszenkę, zarówno podsyłając kadry do propagandowej roboty, do PR-owskiej pracy, także do służb specjalnych, więc jest to szeroko zakrojona niestety współpraca, której kosztem i ceną jest suwerenność Białorusi. Ta suwerenność już z dnia na dzień jest coraz bardziej sprzedawana, ograniczana i to już jest po prostu fakt. Równocześnie Łukaszenka uprawia taką politykę odcinania nawet nie tylko pośrednictwa z Zachodu, ale wręcz w ogóle jakiegokolwiek kontaktu z kimkolwiek z Zachodu, co oznacza, że postawił wyłącznie na jedną stronę jako gwaranta swojej władzy, utrzymania swojej władzy. Ja osobiście uważam, że w ogóle jest w błędzie, ale taka jest dzisiaj jego postawa. I w związku z tym, co może zrobić Unia Europejska, co może zrobić Polska, powiedzmy to sobie uczciwie, bardzo niewiele. To, co się dzieje, jest dobre, czyli to powiedzenie, że będą sankcje personalne, one postępuje, a ta procedura w szybkim tempie, ale to nie zatrzyma Łukaszenki i nie zatrzyma ludzi z jego nomenklatury. Są deklaracje polityczne, oczywiście one mają wszelki sens, ale ich efektywność wiadomo jest, jaka jest. Nie zatrzyma przed czym? Przed użyciem siły jeszcze w większym stopniu niż do tej pory? Przed zrobieniem wszystkiego, co jest niezbędne, żeby utrzymać władzę. Od użycia siły, poprzez sprzedawanie suwerenności Rosji, poprzez absolutnie wszystko to, czego efektem w mniemaniu Łukaszenki będzie utrzymanie władzy. Ja króciutko tylko, co jeszcze my możemy zrobić, bo to jest ważne, bo mamy specjalną rolę sąsiedzką i to jest taka rola, ja bym ją nazwała solidarnościową. Ponieważ jesteśmy tuż za granicą, a dzieją się takie rzeczy, jak się działy, to musimy stwarzać możliwości dla tych, którzy będą musieli uciekać, jeżeli tak się stanie, jeżeli te represje się pogłębią, nie chcemy tego, ale nie możemy tego wykluczyć, żeby za tymi ludźmi nie była taka covidowa ściana, tylko żeby oni mogli uciekać do Polski i tutaj znajdować solidarne wsparcie. Tylko też pytanie, jeżeli oni uciekną, to kto dalej będzie walczył o demokratyzację Białorusi? To jest bardzo zasadne pytanie, tak? Bo to jest zawsze to pytanie, czy wyciągamy stamtąd tych najbardziej aktywnych politycznie młodych ludzi, czy też ich każemy im w pewnym sensie tam zostać. Otóż polityka powinna być taka, że jeżeli ludziom naprawdę grożą represje, ich życie może być zrujnowane, są relegowani ze studiów, no to takie myślenie, nie, do nas nie przyjeżdżają, niech tam dalej walczą, no jest nieludzkie, jest też absolutnie niezasadne i dlatego my taką możliwość schronienia się w Polsce, a także studiowania dla tych ludzi, którzy tam nie będą mogli studiować, jeżeli taki będzie rozwój sytuacji, bo my oczywiście tego nie wiemy, ale jednak musimy dać. Co nie znaczy, że i tu należy przestrzec, że nie można tej sytuacji wykorzystywać do tego, żeby sobie, przepraszam za kolokwializm, zaciągać młodych, wykształconych ludzi jako sposób na lukę demograficzną w Polsce. To jest bardzo cienka granica, ale ona jest bardzo istotna. Pani ambasador, wróćmy jeszcze do tej roli Rosji. Mówi Pani, że nie ma zielonych ludzików, no ale właśnie są te kadry propagandowe, które mają wspomagać. Między innymi dziennikarze czy też pracownicy państwowej telewizji zostali zastąpieni przez pomoc z Rosji, przez dziennikarzy rosyjskich. Czy Pani widzi jakieś jeszcze inne elementy? Bo mówi Pani, że Łukaszenka oddaje coraz więcej suwerenności Putinowi. Co Pani ma dokładnie na myśli?
Jeżeli dzisiaj Łukaszenka wpuszcza na Białoruś nie tylko kadry dziennikarskie czy PR-owskie, ale wiemy, że też pracowników rosyjskich sektorów siłowych, no to ja rozumiem, że sprawa jest jasna, że oni sobie tak prosto nie wyjadą w tym dniu, w którym Łukaszenka poczuje się z powrotem pewnie i uzna, że sprawa protestów została załatwiona, tylko za to wszystko się płaci cenę. I oczywiście możemy rysować różne scenariusze. Czyli to są zielone rudziki, tylko że może innego rodzaju niż widzieliśmy to na Krymie w 2014 roku? Nie są zielone ludziki, bo tamtych nikt nie zapraszał, to po prostu była no, inwazja wojskowa, tylko taka nieoznakowana i propagandowo opakowana jako kompletnie coś innego. Natomiast tutaj, to trzeba zrozumieć tę różnicę, sam prezydent zaprasza bratnią pomoc do tego, żeby została mu od wewnątrz za jego zgodą i wsparciem i na jego prośbę udzielona. I to trzeba rozumieć, że to jest jednak kompletnie inna sytuacja. Chociaż mówi pani prezydent, zdaje się, że nie prezydent. Unia Europejska, my także nie uznajemy tych wyborów, zostały one sfałszowane, także chyba Łukaszenka nie powinien nosić tego tytułu. No mówimy, oczywiście możemy się posługiwać różnym językiem pomiędzy teorią a praktyką polityczną, ale dzisiaj faktem jest, że choć te wybory, wiemy wszyscy, zostały sfałszowane, to realna władza, władza prezydencka jest ciągle w rękach Aleksandra Łukaszenki i to jest po prostu fakt. Możemy go nie uznawać politycznie, ale nie możemy go przekreślać czy też odrzucać w wymiarze realnym. Jeszcze do tej suwerenności, czy to może oznaczać, że tą ceną będzie na przykład zgoda Łukaszenki na rosyjską bazę na Białorusi, na przykład w okolicach miasta Lida? To jest takie polskie patrzenie. My się najbardziej boimy tych baz militarnych. W moim przekonaniu ta cena będzie dużo wyższa. I teraz wcale niekoniecznie jest tak, że Rosjanie zamierzają Łukaszenkę, to co powiedziałam, że on jest w błędzie sądząc, że współpracując dzisiaj z Rosjanami załatwia sobie długookresowo pozycję tę, którą ma, czyli bycie u władzy. W moim przekonaniu scenariusz rosyjski jest taki, dzisiaj stłumić protesty i jednoznacznie pozbyć się groźby, jaką jest podmiotowa zmiana władzy, czyli ludzie oddolnie mówią, chcemy zmienić przywódcę, bo to jest coś takiego przykładu z Białorusi być nie może. To jest pierwsza groźba, która ma być zneutralizowana. A potem będzie druga część scenariusza i ta druga część scenariusza to jest zmiana przywództwa w Białorusi, tylko to już będzie zmiana kontrolowana, odgórna, jakaś zmiana konstytucji, kontrolowane wybory i tak dalej. I myślę, że absolutnie plany rosyjskie dzisiaj idą w tym kierunku. A pokusi się pani o prognozę, kiedy do tego może dojść i jest już jakieś nazwisko, które pojawia się, na kogo Rosja może wymienić Łukaszenkę? Co do nazwisk, absolutnie bym się nie pokusiła. Jedyna refleksja jest taka, że wiemy, że ci opozycyjni kandydaci, z których część musiało uciec, część zostało uwięzionych, też nie wszyscy, ale znaczna ich część swoje powiązania z Rosją miała. I chociażby tutaj tak jest pole do działania. Natomiast co do nazwisk to jest zdecydowanie za wcześnie, a co do czasu, to też nie jest tak, że ten scenariusz jest napisany i że w Rosji ta data już jest znana. Jak ona nie jest znana w Rosji, to nie jest znana tu. Myślę, że pierwszy element to jest uspokojenie nastrojów i zapewnienie sytuacji takiej, że już nie ma oddolnej podmiotowości, a potem dokonanie w sposób kontrolowany tej zmiany. Tu jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik. Otóż nadchodzi według wszelkich znaków na niebie i ziemi armagedon ekonomiczny dla Białorusi. I ludzie, którzy dzisiaj protestują politycznie, także z powodu COVID-u, dostaną jeszcze kolejny impuls jakiejś katastrofy ekonomicznej. I to też może być przez Rosję jakoś tam wykorzystane. Zauważmy parę rzeczy. Pierwsze, niezwykle ostrożny komunikat z posiedzenia Rady Europejskiej, gdzie nie pada nazwisko Łukaszenki. Unia Europejska nie domaga się odejścia Łukaszenki. Unia Europejska potem stwierdziła, że nie uznaje wyniku wyborów,
ale też nic nie mówiła na temat przyszłych wyborów. Sprawa podstawowa jest podjęcie dialogu między opozycją, społeczeństwem obywatelskim, a będącymi u władz. Ale to znaczy, czy to oznacza, panie ambasadorze, że Unia Europejska może stać się mediatorem, czy chce stać z boku? Nie, ja wykluczam, że Unia Europejska stanie się mediatorem. Z organizacji międzynarodowych taką ona może ułatwić mediację, co nie znaczy, że będzie mediatorem. Unia Europejska nie czuje się upoważniona, bo będąc mediatorem trzeba stać po środku. Unia Europejska chce być jakby ciałem, który sprzyja porozumieniu, bo jedyna siła, która może rozwiązać to, to jest obecny rząd, Łukaszenko, właściwie w istocie tu o niego chodzi, a opozycja, traktowanie opozycji, podjęcie dialogu, powstrzymanie się od wszelkiej przemocy i wreszcie uwzględnienie realiów białoruskich. Zauważmy, i to zresztą ten Borel w tym wykładzie mówi, zauważmy, że podczas demonstracji nie było ani razu flagi Unii Europejskiej. We wszystkich tych wydarzeniach, które były w Gruzji, a zwłaszcza na Ukrainie, Unia Europejska, było to zdecydowanie się za pewnym wyborem. Teraz społeczeństwo białoruskie inaczej nieco patrzy na sprawy relacji z Europą, jak i sprawy relacji z Rosją. Nie padają żadne hasła antyrosyjskie, co często padały. Znaczy, ja nie twierdzę, że wśród opozycji nie ma przeciwników czy krytyków dzisiejszej Rosji, ale ta grupa jakby dyskretnie zeszła na drugi plan. No do pewnego momentu najbardziej antyrosyjskim politykiem był Aleksandr Łukaszenka, przynajmniej retorycznie. Mówiło się o tym, że to jest taka love-hate relations. Zresztą... No właśnie, ja myślę, że to jest jedna z jego słabości, bo Rosja nie ma interesu w przedłużaniu żywota tego polityka. Natomiast ma interes, by Białoruś nie zagrażała ich interesom. No to jest, my bardzo nie robimy określenia polityki realnej czy realpolitik, ale o to w istocie rzeczy chodzi. Mówi pan, panie ambasadorze, że geopolitycznych interesów nie ma, ale jakieś ma Unia Europejska interesy na Białorusi, w tym Polska. Unia Europejska chce mieć w swoim otoczeniu stabilne i demokratyczne sąsiedztwo. A wersji pojednania narodowego, gdzie Łukaszenka nagle siada do stołu z opozycją i razem formułują jakiś rząd transformacyjny czy rząd jedności narodu, taki scenariusz pan wyklucza. Co by na to powiedziała Europa? Bo znając Europę, to Europie by się to spodobało, że udało się dwóm stronom porozumieć i przynajmniej na chwilę może uda się stworzyć coś, gdzie dwie strony konfliktu będą zaangażowane, tak zwane polityczne rozwiązanie. Ja wątpię. Powiem dlaczego, bo Łukaszenka nie jest wiarygodnym partnerem dla opozycji, nawet tej miękkiej, największej opozycji, czy ludzi niechętnych, będących za tym systemem, za tym funkcjonowaniem państwa, za generalnie za utrzymaniem się w tych samych kolejnach, ale on jest jako polityk już spalony. On rządził 26 lat, i w tej chwili te 26 lat stało się takim symbolem degrangolady tego państwa, utraty jakby poczucia rzeczywistości. Żaden polityk, nawet wschodnioeuropejscy politycy, w każdym razie w Europie Środkowo-Wschodniej, nie rządzili 26 lat. To jest po prostu nie do pomyślenia. Już się są tym zmęczeni. Ludzie chcą jakiejś nowej twarzy. I jest wszyscy w opozycji będą uważali, że on podjął się tylko tego, bo był pod presją i chce nas tutaj oszukać albo grać na czas. To musi być jakiś wyrazisty ruch do przodu. Być może to będą korzystali z pewnych instrumentów zewnętrznych, trochę dla, ja mówię o Białorusinach, nie o Rosjanach, dla obecnych władz, dla ratowania twarzy. No być może to OBWE ze swoją inicjatywą. No oba kraje należą do OBWE, tylko że z kolei będą w tym upatrywać ingerencji. Natomiast dobrych usług, pośrednictwa, organizacji spotkań, OBWE
może odegrać jakąś rolę. I myślę, że to jest przemyślany krok Unii Europejskiej, żeby zaangażować OBWE. No wkrótce po szczycie europejskim na Białorusi był przewodniczący obecny OBWE, Albańczyk, prezydent chyba Albanii czy premier i minister spraw zagranicznych Szwecji. No więc to daje pewien symbol jest dobrych usług. Natomiast uważam, że Unia Europejska na tym etapie zrobiła, co miała do zrobienia i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o sankcje, bo to często jest podkreślane, jest to właściwie dość przemyślane i powiem, ale w pozytywnym sensie, sprytne posunięcie. To, co się stało, jako podsumowując, że jest pewne ciało, które nie istniało w historii Białorusi, to jest społeczeństwo obywatelskie. Ono celowo nie ma przywódców. Tam przywódcy są, no nie bądźmy naiwni. Oni jak trzeba, to wyjdą, ale wszyscy mówią z wielkim umiarem. I to doceniam i uważam, że opozycja białoruska jest dzisiaj bardzo dojrzała. Nie chce doprowadzić do nieszczęścia, ale chce stopniowo wywalczyć swobody obywatelskie, walczyć o prawa człowieka, o zaprzestanie traktowania więźniów politycznych, tortur. To jest wszystko udowodnione. To kiedyś wypłynie. Przy tym, że niezależnie od tych ofiar, które zginęły podczas pierwszego dnia i zdaje się, to się gdzieś jeszcze powtarza, to koszty tego typu są niskie. A rząd zrezygnował wbrew straszeniu społeczeństwa po drugiej demonstracji z środków radykalnych. To są typowo zatrzymania ludzi, przesłuchiwania. No, ja się dziwię, że przesłuchano również laureatkę Nagrody Nobla białoruską. Panią, która ma 70 parę lat, która nie wychodzi z domu, nie uczestniczyła nawet w żadnych tam zgromadzeniach czy spotkaniach, ją wciągnięto jako symbol. I to świadczy o braku rozsądku Łukaszenki, bo on decydował na pewno osobiście, kogo zatrzymać, a kogo nie. Te straty, jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, faktycznie są oczywiście, patrząc z punktu widzenia takiego powszechnego, dużego, mała, ale w wymiarze indywidualnym one są zawsze stuprocentowe. To też trzeba podkreślić, tym bardziej, że to się dzieje w kraju, który do tej pory nie ma takiej kultury protestu. Pierwszy raz ten kraj tak naprawdę w całej swojej historii przeżywa narodowy zryw. Wcześniej to się nigdy tam nie wydarzyło. To jest kraj, który się bardzo nacierpiał, to trzeba powiedzieć. To już nie to pokolenie, to są ich dziadkowie. Wyszło młode pokolenie. Jak patrzę na te zdjęcia, to wydaje mi się, że z 80% to są ludzie do 30 lat. Oni urodzili się już po odzyskaniu białoruskiej niepodległości, po rozpadzie Związku Radzieckiego. Oni przychylnie się odniosą do Rosji, bo to są ich w pewnym sensie bracia, wspólna historia, wspólna walka. No, Białoruś poniosła największe proporcjonalnie do straty w czasie II wojny światowej. Mińsk został, że wszystkie miasta, wsie popalone. Przez Białoruś przetaczał się dwa razy front w jedną i z drugiej strony, a na początku było to najgorsze, kiedy się ta wielka machina wojenna przewalała z zachodu na wschód. To szło przez Białoruś i ona podniosła największe straty i to tkwi w świadomości. Ludzie i również to młode pokolenie, które powinno już, mogłoby zapomnieć o wojnie, jednak ma w pamięci, że już nie można dopuścić na Białorusi do upuszczenia krwi. Wydaje mi się, że działania Polski są na tym etapie wystarczające. W tym momencie kluczowa sprawa to jest wdrożenie tego pakietu pięciopunktowego, który przedstawił premier Morawiecki. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, wydaje mi się, że tutaj cały czas jest znacznie więcej do zrobienia. Trzeba pamiętać, że te 53 miliony euro, które komisja przeznaczyła, aż 50 milionów to jest wsparcie walki z koronawirusem. Czy to są pieniądze znaczące,
ale które pójdą przez kanały rządowe białoruskie. Więc to niezbędna będzie współpraca z instytucjami białoruskimi. Z drugiej strony 1 000 000 euro na wsparcie organizacji pozarządowych białoruskich, w tym mediów, wydaje mi się, że to jest suma zbyt skąpa jak na potrzeby białoruskie. To, czego oczekuje dzisiaj społeczeństwo białoruskie, to bardzo jednoznacznego pokazania przez państwa członkowskie, przez instytucje unijne, że ten kraj jest ważny i że my doceniamy pewien proces upodmiotawiania się białoruskiego społeczeństwa. A czy sygnał, który Unia Europejska wysyła w stronę reżimu Łukaszenki, te sankcje, których wciąż nie mamy, lista, która wciąż budzi kontrowersje z oficjalami białoruskimi, czy to jest wystarczająco silny sygnał ze strony władz Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej w stronę Łukaszenki, że nie zaakceptujemy przemocowego rozwiązania tego konfliktu, tylko że Unia Europejska życzy sobie politycznego rozwiązania? Nie, moim zdaniem ten sygnał jest za słaby. Te kilkanaście nazwisk, które ma się pojawić na liście sankcyjnej, to jest zdecydowanie zbyt mało. Trzeba pamiętać, że na liście litewskiej narodowej już jest ponad 100 nazwisk, więc Litwini bardzo jasno zakomunikowali reżimowi, że osoby odpowiedzialne za brutalne traktowanie protestujących zostaną choćby symbolicznie ukarani. Więc ten sygnał, który jest wysyłany w formie tej zapowiedzi sankcji, on jest bardzo miękki na tym etapie. A te sankcje, właśnie, czy one tylko powinny dotyczyć oficjeli, czy też Łukaszenka, pańskim zdaniem, powinien się na niej znaleźć, bo wciąż to nie jest wyjaśnione. Czy to też powinny być jakaś inna forma sankcji, na przykład gospodarczych, tylko z nimi jest taki problem, że one mogą oczywiście odbić się negatywnie na gospodarce, na ludziach, którzy cierpią w tej sytuacji, a nie na oficjelach, którzy podejmują te kontrowersyjne decyzje. No tutaj mamy pewne wyzwanie, dlatego że z jednej strony Unia Europejska powiedziała, że nie uznaje wyniku wyborów, ale z drugiej strony nie powiedziała jasno, że wpisuje Łukaszenkę na listę sankcyjną i że nie będzie prowadzić z nim żadnych negocjacji. Mamy kilka państw członkowskich, w tym Litwę, która bardzo jasno zakomunikowała, że Łukaszenkę traktuje jako byłego prezydenta. Więc to, co jest niezbędne, to jest rozszerzenie listy sankcyjnej oraz zastanowienie się, jak jeszcze można dotknąć reżim. Sankcje gospodarcze byłyby ryzykowne, to pan zauważył, ze względu na to, że mogły być również dotkliwe dla społeczeństwa. A jeżeli chodzi o negocjacje z Łukaszenką, czy pan by tutaj doradzał Unii Europejskiej, żeby jednak weszła w jakiś dialog? On pewnie się toczy kanałami dyplomatycznymi, to widzimy w różnych państwach. Cornelius Ochman też mówił o tym u nas, że ambasada niemiecka ma kontakt oczywiście tam na Białorusi z przedstawicielami. U nas też jest wymiana poglądów czy też opinii między przedstawicielami ambasady białoruskiej w Warszawie a naszym MSZ-em, ale czy tutaj Unia Europejska powinna wejść w jakiś bliższy kontakt, dialog z reżimem Łukaszenki? Powinna, co więcej, już to próbowała robić. Mieliśmy próbę dialogu ze strony między innymi kanclerz Merkel, szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, tyle że Łukaszenko nie odebrał telefonu od nich. To też bardzo jasno pokazuje, że mimo tego, że jest chęć pewnego dialogu ze strony, zainicjowana ze strony instytucji unijnych czy państw członkowskich, nie ma woli do takiego dialogu ze strony reżimu. Więc proszę zwrócić uwagę, że liderzy państw zachodnich dzwonią do Moskwy i próbują komunikować się z reżimem via Moskwa. Była też propozycja pewnych mediacji ze strony OPWE. Ona również została odrzucona przez reżim. Więc myślę, że Łukaszenka bardzo jasno pokazuje, że on nie chce żadnych mediacji. Co więcej, nie chce ich również Rosja. Rosja uważa, że to jest jej strefa wpływów i tutaj decydujące i właściwie jedyne zdanie leży po stronie rosyjskiej. Panie dyrektorze, do naszego formatu należą pytania od publiczności, które w tych czasach trudnych zadają wcześniej ludzie, którzy nas obserwują. I pytanie od redaktor Moniki Sierackiej z Deutsche Welle jest takie. Jakie są podobieństwa i różnice między Solidarnością, przede wszystkim 1980-81, a obecną falą protestów na Białorusi? To pytanie zadaje dzisiaj w 40. rocznicę porozumień sierpniowych. Jak pan to ocenia? Myślę, że to jest ciekawe pytanie. Jeśli bym szukał jakiejś analogii, to na pewno nie jeśli chodzi o skalę. Trzeba pamiętać, że polski sierpień to był bardzo masowy strajk też okupacyjny, który dotyczył bardzo wielu zakładów w Polsce ówczesnej. Były wielkie emocje społeczne, więc jeśli szukałbym gdzieś jakiejś analogii, to na pewno wskazałbym na te gigantyczne emocje społeczne wtedy w społeczeństwie polskim i dzisiaj w społeczeństwie białoruskim. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że strajki na Białorusi, w białoruskich przedsiębiorstwach, głównie państwowych, które zaczęły się kilka dni po wyborach, one de facto nigdzie nie były strajkami okupacyjnymi, w tym sensie, że doszło do wstrzymania produkcji tylko w niewielu zakładach. Dzisiaj właściwie wszędzie produkcja się toczy
No i te strajki zaczęły wygasać, co jest też z punktu widzenia reżimu świetnym rozwiązaniem. Natomiast jest to zła wiadomość dla ruchu protest, bo tutaj bez wsparcia robotników trudno będzie zmusić reżim do jakichkolwiek ustępstw. No właśnie, skala protestów jest zupełnie inna niż w czasie polskiego sierpnia, ale wydaje się, że jak na historię i kulturę protestów w Białorusi, ona i tak jest duża. Chyba nikt nie spodziewał się, że dojdzie do takiego narodowego zrywu. Tylko pytanie oczywiście, jak długo on będzie trwał i na ile pańskim zdaniem Białorusini są w stanie ryzykować swoje miejsca pracy, swoje zdrowie, być może swoje życie, żeby żyć w demokratycznym państwie? To jest z pewnością wydarzenie epokowe. To jest na pewno najważniejsze wydarzenie na Białorusi po odzyskaniu przez ten kraj niepodległości. To jest coś, co jeśli chodzi o skalę, na pewno jest zaskakujące, bo my się oczywiście spodziewaliśmy protestów powyborczych, natomiast ich skala była i pozostaje jednak dużym zaskoczeniem. Więc wszystko, w tym momencie wszystko zależy od tego, na ile Białorusinom starczy determinacji, aby walczyć o swoje prawa. To, co ja widzę, patrząc na białoruskie protesty, to przede wszystkim wrzenie w tym społeczeństwie. Mimo tego, że reżim próbuje przechodzić nad nimi do porządku dziennego, ja widzę, że to społeczeństwo wrze, że to są nie tylko młodzi ludzie, to są różne grupy wiekowe i różne grupy zawodowe. To są nauczyciele, to są muzycy, to są lekarze, to są studenci, to są pracownicy białoruskiego sektora IT. Więc wydaje mi się, że reżim cały czas ma wielki problem z tymi protestami, choć oczywiście pytanie, jak one się skończą, pozostaje otwarte. I pytanie trudne i wiem, że nie ma żadnych badań na ten temat, ale co pańskie doświadczenie mówi, jak pan na to patrzy? Jak w tej chwili rozkłada się poparcie w społeczeństwie białoruskim dla działań opozycji i dla prezydenta? No bo oczywiście większość społeczeństwa przygląda się temu, co się dzieje. Wiemy, jak to wyglądało w czasie wyborów. Wiemy, to też są oczywiście pewne spekulacje, że Łukaszenka musiał sfałszować, żeby oficjalnie wygrać, ale czy po tych 3 tygodniach w tej chwili protestów, to jak Białorusini to obserwują, to myśli pan, że wsparcie dla opozycji rośnie, czy rośnie no, takie poparcie dla status quo, żeby nie było większego chaosu, bo nie wiadomo, czym to się może skończyć? Gdzie w tej chwili przesuwa się większość białoruskiego społeczeństwa? Wydaje mi się, że znaczna część białoruskiego społeczeństwa cały czas pogrążona jest w nastrojach protestu. Mimo tego, że od poniedziałku do piątku te protesty są mniej liczne niż choćby jeszcze w pierwszych 2 tygodniach, natomiast mobilizacja, jaką widzimy szczególnie w czasie tych marszy niedzielnych, ona jest gigantyczna. No w 2 weekendy powyborcze na ulice białoruskich miast wyszło łącznie 500 000 ludzi. To pokazuje, że skala tego wrzenia w społeczeństwie białoruskim jest cały czas ogromna. Myślę, że można by stwierdzić, że wyszło jakieś 5% w niedzielę, 5% białoruskiego społeczeństwa, więc to pokazuje, jak gigantyczny jest gniew tego społeczeństwa na reżim. Na koniec pytanie, które zadaję wszystkim. Trochę brzmi dramatycznie, ale sytuacja też może przybrać dramatyczny rozwój. Co pańskim zdaniem, który scenariusz w tej chwili jest najbardziej prawdopodobny? Status quo Łukaszenki, przejęcie władzy przez opozycję czy wojna domowa? Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, które pan zadał. Wydaje mi się, że wojna domowa jest najmniej prawdopodobnym scenariuszem. Dwa bazowe. Wszyscy to mówią w tej debacie, dlatego się cieszę tak naprawdę z tego. To który z tych dwóch pierwszych? Wydaje mi się, że mamy dwa bazowe. Znaczy, z jednej strony, że te protesty doprowadzą z czasem, to nie będzie łatwe i to nie będzie szybkie, do tego, że reżim będzie musiał pójść na jakieś ustępstwa, dlatego że trudno mi sobie wyobrazić, że to społeczeństwo, które raz jeszcze jest tak bardzo rozgrzane, jeśli chodzi o emocje, łatwo z tych emocji zrezygnuje. Ale z drugiej strony widzę też, że reżim nie jest zdolny do żadnych ustępstw. Ma też bardzo jasne wsparcie. Rosja widzi zagrożenie dla siebie w tych protestach, bo one bezpośrednio przekładają się na emocje również społeczeństwa rosyjskiego. Więc wydaje mi się, że nawet jeśli Aleksandr Łukaszenka utrzyma się przy władzy, to on po pierwsze nie doczeka do końca swojej kadencji, tej, która po tych wyborach sfałszowanych ostatnio, a zarazem wydaje mi się, że trudno mu będzie rządzić takim społeczeństwem, gdzie tak wiele różnych grup społecznych no, wypowiedziało mu posłuszeństwo.